Ha! Najlepsi rachmistrze Silmaniony nie zliczyliby, ile miałem ich w życiu. Ta, o której pragnę wam opowiedzieć, jest jednak szczególna. Zdarzyła się bowiem, kiedy byłem już martwy. Martwy od 1000 lat. Z tym 1000 może jednak przesadzam, ale w każdym razie, wierzcie mi, martwy wystarczająco długo, aby każdemu mogło się to znudzić. Leżałem sobie w mojej wygodnej, wyścielanej aksamitem trumnie, prezent od wdzięcznego cechu browarników, kiedy to Goul, ale nie będę uprzedzał faktów. Dość powiedzieć, iż we wszystko zamieszany był pewien młody człowiek. Mieszkał w krainie pełnej odważnych rycerzy, potężnych czarów, ognistych smoków, pięknych księżniczek i pazernych kupców, ale zamiast szukać przygód, wolał przesiadywać po karczmach i słuchać opowieści bardów. Taki to był młodzieniec. Z głową napakowaną bzdurami i bez żadnego pożytecznego fachu w ręku. A przecież zawsze mógł zostać zręcznym szulerem czy cenionym biboszem. A zapomniałem wam powiedzieć, jak ten nicpoń miał na imię. Swoją drogą było to plebejskie imię i nie warto go pamiętać. Lepiej zapamiętać, pod jakim imieniem przeszedł do legend. Podobna historia jak ze mną. Nazywajmy go tak, jak chciał być nazywany. Galador. Pasowało to imię do niego jak pięść do nosa. Ważniejsze jest jednak, iż ten przemiły młodzieniec miał pecha. Mieszkając w pobliżu pewnego nie mniej miłego nekromanty, który zasłynął z umiejętnego wywoływania demonów. W zamian za władzę nad tymi istotami obiecał im swoją duszę, ale udało mu się z tego wymknąć. Znaczy, w jaki sposób? To nie należy do naszej opowieści, zwłaszcza, że aby zrozumieć choć 1/100 z tego, musielibyście pół życia studiować u jednego z najwybitniejszych magów świata, na przykład u mnie. W każdym razie w piekle nastał czas płaczu i zgrzytania zębów. Kiedy tak wybitna duszyczka wymyka się piekielnym sidłom, nigdy nie jest to mile widziane przez zwierzchników. Odpowiedzialnym za cały ten ambaras był pewien demon, charakteryzujący się sporą brawurą i odwrotnie do niej proporcjonalną sumiennością. W związku z tym nie wahał się nawet łamać piekielnych przepisów, co zresztą uczynił w tym wypadku. Krótko mówiąc, namówił naszego przyjaciela Galadora do podpisania cyrografu w zamian za życie pełne przygód i tytuł książęcy. Krew spłynęła po kciuku na pergamin. Piekielny szpon został przybity. Zagrzmiało, błysnęło i nasz Galador, a raczej jego dusza, weszła w ciało nieznanego mu, a najbliższego duchem młodego księcia. Tak łatwo, jak w rozkoszną kotlinkę wchodzi. Zresztą, nieważne. O czym to ja? Ach, tak. Nastąpiła przemiana. Ale dusza oryginalnego księcia spłynęła prosto w chciwe diabelskie szpony i demon, rechocząc jak oszalały, porwał ją do piekła. Nawiasem mówiąc, złamał w ten sposób kilka bardzo ważnych przepisów wyznaczonych przez samego arcydemona. Wydawało mu się jednak, iż ma powody do śmiechu. Nasz drogi Galador znalazł się bowiem na zamku tuż przed walką z niepokonanym czarnym rycerzem, słynącym z siły i okrucieństwa. Cóż mógł więc zrobić? Zrobił to, co
co każdy z was zrobiłby na jego miejscu, gdyby nagle znalazł się w obcym ciele, stojąc przed dwa razy od siebie wyższym facetem. Uciekł. Mam wrażenie, że przez tę bramę wpadłem z deszczu pod rynnę. Grób jakiegoś Arivalda. Nigdy nie było na świecie znamienitszego maga i lepszego przyjaciela. I jeszcze napis pod spodem. Zawsze pozostanie w naszej pamięci. Cech browarników. Bardzo stary grobowiec. Piłem, kradłem i oszukiwałem. Życie było piękne. Bardzo stary grobowiec, ale napis się nie zatarł. Tu leży pochowany ze swoim mieczem Sir Paladar, obrońca dziewic, pogromca smoków, postrach goblinów. Dziewic. Mądry ptak, ale trochę się go boję. Zwłaszcza w takim miejscu jak to. Wygląda gorzej niż ja się czuję. Przepraszam. Nie ma mowy! Idź sobie! Nie widzisz, że staram się ciebie ignorować? Ale ja nic... Wiedziałem! Co to za miejsce? Nie twój interes! Zgiń, przepadnij, siło nieczysta! Wygląda to chyba na cmentarz. Poważnie? Zawsze myślałem, że mieszkam na kolorowym i radosnym placu zabaw. Placu zabaw? A, rozumiem. Staramy się być dowcipni. Jesteśmy dowcipni. A teraz idź już stąd. To nie miejsce dla szaleńców. Jak to szaleńców? Wy, ludzie, jesteście wszyscy szaleni. Żyjecie jakieś marne 200 czy ile tam lat i to źle na was działa. Ciągle gnacie tu i tam, spieszycie się i nie potraficie usiedzieć nawet 100 lat w jednym miejscu. 100 lat? Rozumiem, więc pan jest jedną z tych legendarnych długowiecznych istot. Pewnie ma pan z 1000 lat albo więcej. Kiedy się rodziłem, ludzie byli jeszcze cali owłosieni. Chodzili po drzewach, podpierali się ogonami, a na banana mówili jup, jup. Tak, to było jakiś czas temu. Proszę, musi mi pan pomóc wydostać się stąd. Wróć, którędy przeszedłeś. Ale tam, kiedy nie mogę, naprawdę, proszę mi wierzyć. O, zamknij się już! Spróbuję kogoś obudzić. Hin-hi-ko-rin. Cholerne dusze! Nigdy ich nie ma, gdy są potrzebne! Przykro mi, człowieczku, ale nie mogę ci pomóc. Błyskotliwa dedukcja wskazuje, iż ta łopata należy do grabarza. Może trzeba z nimi inaczej porozmawiać. Sztuka konwersacji to umiejętność, którą posiadłem w niewiarygodnym stopniu. Moja mowa jest jak płatki fiołków padające na jedwabną poduszkę, a jej słodycz wprost proporcjonalna do mojej urody.
A sam przyznasz, że nie można nic odmówić temu szlachetnemu obliczu, które widzisz przed sobą. Zresztą zawsze wyróżniałem się osobistym wdziękiem i czarem. Jakieś 500 lat temu zakochała się nawet we mnie pewna wiedźma. Była niezwykle przystojna. Może tylko miała nos zbyt blisko brody. Masz z tym jakiś problem? Nie, oczywiście nie. I słusznie. Precipite volissime balmente! A może tak? Saipuakivi kaupias! Cholera! Nic z tego nie będzie. Został jeszcze jeden grób, proszę. Nie ma mowy. To grób czarodzieja Arivalda. Mówiono o nim, że ma niemiły zwyczaj zamieniania w stonogi tych, którzy przeszkadzają mu we śnie. Swoją drogą, zjadłbym jakąś tłuściutką stonogę. Chyba lepiej zaryzykować, niż znosić dłużej twoją obecność. Nareszcie. O, w mordę! Witaj, młody człowieku. Kim jesteś? Złodziejem grobowców? Ależ nie, jestem... To nie tak łatwo wytłumaczyć, bo... A, zawsze wydawało mi się, że to najprostsze pytanie na świecie. Demon zmienił moje ciało. To znaczy, właściwie moja dusza... Na pogawędki o drobiazgach czas będzie potem. A co do twoich czarodziejskich sztuczek, to jak mówi stare przysłowie, nie chwal się dokonaniami dnia wczorajszego. Gdyż nie będziesz miał się czym chełpić jutro. Wniosek z tego taki, że czas napić się piwa. Bywaj. Ale... A? Też odczuwasz pragnienie? Chyba nie. Nie wiesz, kim jesteś i nie wiesz, czy odczuwasz pragnienie? Może porozmawiajmy o tym, co wiesz. Wiem, że chcę się stąd wydostać. O, coś nas łączy. To miłe. 1000 lat temu było niedaleko stąd miasto, a w tym mieście była sobie miła, przytulna, cieplutka karczma. Podawali piwo, krasnoludzki spirytus z piwem i pyszną golonkę z chrzanem gotowaną w piwie. Pod ścianą siedziało piwo, to znaczy bard, i pisał poemat. Najczęściej o mnie. Byłeś sławny? Pytasz ptaka, czy umie latać, albo rybę, czy umie pływać? Oczywiście, że byłem sławny. Ręka mdlała mi od udzielania autografów. Zaszczytem dla książąt i królów było, jeżeli zechciałem przechylić z nimi kufelek. Sam Adanor Wszobrody odmówił mi 37. kubeczka krasnoludzkiego spirytusu. Następnego dnia zresztą uroczyście ślubował abstynencję do końca życia. Moglibyśmy razem sprawdzić, czy ta karczma jeszcze stoi. Ho, ho, chłopcze, nie dasz rady nadążyć za spragnionym czarodziejem. Ale zostawię ci pewną użyteczną rzecz. To mapa. Magiczna. Ale każdy może z niej korzystać. Trochę przeleżała, więc uaktywni się dopiero za dłuższą chwilę. Przez ten czas możesz sobie przeszukać tutejsze groby. Skoro w moim było coś tak ciekawego jak ja, może i w innych coś się znajdzie. Co? Och, nie bój się, są od dawna puste. Nie chodzi mi o żadnego z mieszkańców, ale może coś interesującego, coś magicznego? Czuję jakąś aurę, ale szczerze mówiąc, mam za dużą ochotę na piwo, aby móc spokojnie myśleć.
Jak chciałbyś jeszcze pogadać, to będę w mieście. A jeśli tam nie ma już miasta? To znajdziesz mnie w najbliższej karczmie. Chyba nie wprowadzono tu prohibicji. Do zobaczenia! I pamiętaj, jeżeli dzieje się coś złego, usiądź sobie spokojnie i wychyl kufelek piwa. Świat od razu stanie się lepszy. Przy okazji, jestem Arivald Silmaniony, arcymag tajemnego bractwa i mistrz sztuk magicznych. A ja chyba Galador. Magiczna mapa od Arivalda. Jeszcze nie działa. Użyteczne narzędzie pracy. Czuję się trochę nieswojo, ale skoro Arivald pozwolił... Dobrze mieć takiego przyjaciela u boku. Bardzo oryginalny, ale na pewno bardzo niebezpieczny. Talizman w kształcie głowy wilka. Piękny i na pewno wart fortuny. No, na szczęście to już koniec tej bezładnej kopaniny. Wszystkie groby sprawdzone. Na robale i larwy pajechu! Co tu się działo? Coś ty zrobił, barbarzyńco! Nie mam pojęcia, o czym pan mówi. Nawet kłamać trzeba umieć, złodzieju grobów. Mam tu dla ciebie odpowiednią karę, nędzna kreaturo. Przeklinam wszystkie rzeczy, jakie ukradłeś z tego świętego cmentarza! Ale za to przy okazji mapa zaczęła działać. Brzydki i strachliwy. Arivald mi pozwolił. Zgiń, przepadnij, żałosna ludzka hieno! Aż trudno uwierzyć, że coś takiego naprawdę istnieje. Na Boga, książę! Co ty tu robisz? Twój ojciec szaleje ze złości. Co się dzieje, mój panie? G. Zapewne od Garahan. Nie ma to jak umiejętność wyciągania prawidłowych wniosków. Prowadzi wprost na zamkowy dziedziniec. Albo hodował wąsy przez 20 lat, albo podkleił pod nosem zdechłą wiewiórkę. Tak czy inaczej, robi wrażenie. Mam ważne sprawy do załatwienia. Ja o tym wiem, ale teraz... Lepiej uciekaj, książę. Na dziedzińcu czekają na ciebie strażnicy. Nie jestem twoim panem. Zawsze będziesz moim księciem. Cokolwiek nie rozkazałby twój ojciec, uratowałeś mi życie, panie. Tego się nie zapomina. Uratowałem ci kiedyś życie? Co się z tobą stało, książę? Nie pamiętasz, jak zasłoniłeś mnie własnym ciałem, kiedy
Ale dość. Teraz czas, abym ja ocalił ci życie. Król, twój ojciec, na razie skazał cię tylko na banicję i utratę czci. Ale jego złość jest taka wielka, że może skazać cię na utratę gardła. Zhańbiłeś go. Musisz uciekać, panie. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze. Kiedyś zrozumieją, że książę nie był tchórzem. Wiem, panie, że tylko ważne powody mogły cię popchnąć do ucieczki. Ufam ci i wierzę, że wrócisz na zamek. Ale dość. Musisz uciekać, panie. Niektóre rzeczy są inne niż się wydają. Wierzę w to, co ty powiesz, książę. Nie wiem, jakie miałeś powody, by nie zabić czarnego rycerza. Ale jestem ci wciąż wierny, mój panie. Porozmawiamy jeszcze później. Ścieżka do miasteczka. Budynek i okolica są wyraźnie niedoinwestowane. Tam w oddali widać jakąś samotną chałupkę. To pewnie jakaś pustelnia. Oswojona z widokiem ludzi. Widziałem większe pchły. Czy one nigdy nie śpią? To chyba osika. Dziura tu i tam, ale jest za elogo... ekoglo... No, z drewna. Jest klamka, ale nie ma zamka. O, zrymowało mi się. Wygląda na mało używany. Jak rozumiem, jest to dość toporna wersja komina. Gotuje się w nim jakaś strawa. Sądząc po zapachu, to coś umarło ładnych parę wiosen temu. Wygląda na lekko oszołomionego. To albo przez jego dietę, albo przez te zielone roślinki, które hoduje na zewnątrz. Dzień dobry. Miłe gniazdko, z daleka od smrodu wielkich miast. I blisko mrówek, szczypawic, komarów, szerszeni, much, ciem, korników, glist, larw. Dobrze, już dobrze, zrozumiałem. Że nie wspomnę o dzikich zwierzętach, chłodzie w zimie, powodziach wiosną, podrapaniach od... Zrozumiałem. Jest tak źle, to co tu jeszcze robisz? A jak ci się wydaje, co robi pustelnik? Pustelnikuje? Tak, to ciekawe, co według ciebie, młodzieńcze, robi właściciel spółki. Próbuj dalej. Wariuje? Bez sensu. Czy ja wyglądam na wariata? Nie, skąd ten pomysł? Ble. No właśnie. Ucieka przed prawem? Skądże znowu? To się oczywiście czasem zdarza, ale nie mnie. Co prawda niewielu wie o mojej pustelni, ale to jeszcze o niczym nie świadczy. A przy okazji nie przypominaj o mnie w zamku Garahan. Kiedyś miałem tam drobny spór dotyczący kości.
strażnik twierdził, iż to dziwne, kiedy 43 razy pod rząd wypada szóstka. Czyżby nie wiedział, że istnieje coś takiego jak szczęśliwy traf? No, ale odeszliśmy od pytania, więc czym się zajmuje pustelnik? Pokutuje? Tak jest, mój panie, pokutuje. Jestem tu, by zdławić wszelkie grzeszne myśli, które palą me ciało, niby żywy ogień. Bynajmniej nie jest to grzech oszustwa. Nie dawaj wiary plotkom opowiadającym o tej historii, jak to spotkało się dwóch zacnych mieszczan, aby założyć spółkę kupiecką. Jeden miał mnóstwo pieniędzy, a drugi za to spore doświadczenie. Po pewnym czasie role się jednak zmieniły i pierwszy miał wielkie doświadczenie, a drugi jego pieniądze. Zresztą tylko do czasu niesprawiedliwego wyroku. Więc nie ufaj oszczerstwom, bo ja jestem tutaj tylko i wyłącznie, by walczyć ze słabościami swego ciała i duszy. Na razie jest 2-0 dla słabości, ale to się wkrótce zmieni. Wszystko w porządku? Dobrze się czujesz? Mimo wszystko bardzo dobrze. Powiem więcej. Czuję się jak w niebie. Jeszcze wrócę, ale na razie muszę już iść. Przyczyn znanych tylko naszemu królewskiemu majestatowi, a które publicznie ujawnione zostać nie mogą, nasz syn od dnia dzisiejszego nie może być uważany za naszego syna. Niniejszym rozkazujemy wymazać jego imię ze wszelkich ksiąg i dokumentów. Ogłaszamy, iż nie ma on prawa do naszej korony i majątku, a nawet do przebywania na terenie królestwa. Jego imię ma być zapomniane. Nigdy już nie przyjmiemy go pod nasz dach. Jego wysokość król pleple. Thank you, drive through. Ciekawe, kto wymyślił ten głupi dowcip. Czego się gapicie? Wracać do roboty. Przecież nic się nie stało. Hopsa! W pożądalu, poszustalu. O nierzucanie dzieci ostrymi przedmiotami się toczy. Tudzież o nieplucie i niełaskotanie. Wykorzystywanie bezsilności więźnia, na przykład poprzez okradanie go lub nadmierne torturowanie, tak, może ewentualnie zostać ukarane grzywną kiedyś. Przeklęty szczęśliwy! Zresztą i tak dobrze pilnuje. Kto chce jeść, ten ma 6. Cóż takiego zrobiłeś, jedanku? Pieść i mam... Nic, wasza uprzejmość. Jestem niewinny. I zanim wasza wysokość skomentuje, wiem, że wszyscy tak mówią. Ale ja naprawdę, naprawdę jestem niewinny. Klasyczny cud. No. Mam na dzieweczki. Naprawdę, naprawdę? Naprawdę, naprawdę. Niewinny jak córka moja jedyna. No, to akurat zły przykład. Niewinny jak kwiat lilijki, o panie. Przeklęty szczęśna. I dajesz za to głowę? Nie wpadajmy od razu w skrajności. Głowa.
słowa to cenna rzecz. Wolałbym postawić coś, co nie jest mi aż tak potrzebne. Na przykład? Bo patrząc na wszystkie okoliczności, mogą być moje buty? Przecież nie masz butów. No właśnie. Ale dam ci jeszcze. No. Przed moje oczy szóstka się toczy. To się chyba otwiera armatą. Za coś konkretnie cię zapytam. Przed moje oczy szóstka się toczy. Ktoś próbował wyciągnąć zakiewkę jednemu z kupców, a ten złapał go za rękę. Znaczy zupełnym przypadkiem złapał za moją rękę. Ja się pytam, czy to jest dowód? Przeklęty szczęść zlu. Kości pięć. Nie to żaden dowód. Poważnie? Szczerze mówiąc, mój biedny człowieku, wyglądasz na takiego, który by nawet muchy nie skrzywdził. Bez obrazy, ale prędzej ciebie by okradziono, niż ty mógłbyś kogoś ukraść. No, nie przesadzajmy, aż taką ofermą nie jestem. Ale i tak wygram. Hupsa! Się nie wstydzę? Palce, widzę. Ja? Chropowate palce? Obrobiłem nimi samego królewskiego doradcę Kejdana, kiedy zagapił się na dziewczyny z objazdowego cyrku. Tylko może nie mów o tym zamku. Nie oparł się nim nawet ten zdzierca podatkowy Gandar. Zabrałem mu dwakroć tyle, co on mi. Ale nie powtarzaj tego, że to są palce mistrza, a nie jakieś tam chrapowate. Nie wierzę. Mówisz tak tylko, bo wstyd ci odcisków od pracy na polu. Moje oczy. Tak. Szóstka się toczy. No to niech książę sprawdzi moje kieszenie. Twoje kieszenie? Bardzo proszę, moje kieszenie. Zaraz się okaże, kto tu ma rację. Kość, pięść. No dobra. W pożądalu, poszustalu. Jednak jesteś właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Zwracam honor do kieszeni. Nie masz chropowatych paluchów. Kłaniam się do stóp, książę, i proszę o zwrot narzędzi pracy. Pożądalu, co to nie? Nie mogę przecież popierać przestępczości. Ależ książę! Co za ironia losu. Okraść złodzieja. Mam nadzieję, że to cię czegoś nauczy i porzucisz ten niecny proceder. Ale dam ci jeszcze zlu! Nie wstydzę? Do licha! Znowu będę musiał dorobić nowy komplet! Mam szuściątko! Wygląda to jak zbiór pamiątek z dalekich podróży. No, to jest wagą, oszust! Wagą, ustawą i spojrzeniem wygląda na kupieckiego przywódcę. Dzień dobry. Dzień dobry, książę. Czym mogę służyć? No, to jest oszust. Słyszałeś, waszmość, co mówił Herod? Tak, wasza wysokość. Tuszę, iż to kolejny dowcip waszej wysokości. Nieprawda. Kość, pięść i bar. Cóż, wiesz, waszmość. W pożądalu, poszustalu. Powinienem to wiedzieć. Skarbnik ojca waszej wysokości też tak uważa. Nie wątpię. Czysty przypadek. Znowu szóstaczek. Jak tam interesy? Jak to zawsze u dobrych kupców. Daniny za wysokie, rynek nasycony, towar nie schodzi. Dzień jak co dzień. Ale łańcuch waszmość masz fachowy. Cóż, głodem jeszcze nie przymieram. Ale jak tak dalej pójdzie, to będę musiał przestać karmić konie kawiorem. No tak, a tego byśmy nie chcieli. Czy waszmość znasz jakieś demony? Na bogów południa, książę! Co prawda, na naszej drodze mijaliśmy jakiś zamek, w którym ponoć żyją wampiry, ale nigdy w życiu nie miałem do czynienia z mocami nieczystymi. Się toczy! O ile oczywiście odliczymy poborców podatkowych. Nic tam, porozmawiamy później.
zawsze do usług, książę. Ale zaraz sobie odbiję. Ależ dziwny typ urody. Pewnie dotarł do nas z dalekiego południa. No, to jest oszust z się nie wstydzę. Witaj, książę. Szóstkę widzę. Witaj, książę. Słyszałeś może, drogi człowieku, coś o... Ale i tak wygra. Przeżyłem z jednym 20 lat. To była moja żona. Podróżując po całym świecie, widzieliśmy różne złe rzeczy, książę, ale zawsze trzymaliśmy się od nich z daleka. Ta kraina jest spokojna pod rządami twego ojca. Ale nawet i tu słyszeliśmy po drodze o starym, przeklętym zamku, w którym od lat już nie widziano człowieka. Żywego człowieka. Nic więcej nie wiem. I nie chciałbym wiedzieć. To jest oszustwo! Widzę, że mocno pracujesz nad tą zupką. Wybacz mi, książę, ale twoi poddani nie potrafią się delektować subtelnościami prawdziwej kuchni. A ta zupa bez czosnku po prostu nie może istnieć. Czosnek? Cóż to takiego? Czosnek. Nie czosnek, tylko czosnek. To taka przyprawa. Wygląda jak mała cebulka. Ale cebulki są już passé. Czosnek leczy przeziębienie i gardła. Poza tym polecany jest kochankom, którzy chcą zerwać z partnerem. Działa niezawodnie już po kilku tygodniach intensywnego zażywania. I najważniejsze, nic nie dodaje tak aromatu supie czy mięsu, jak szczypta. Szóstka się toczy! Nikt w tym, to jest w moim królestwie, nie zna czosnku? Niestety, moda na tę przyprawę jeszcze nie dotarła do ziem waszej wysokości. Ale i tak oddałbym brodę za choćby jeden ząbek. No, to jest co właściwie sprzedajesz? Przyprawy, przepisy, a od czasu do czasu specjalne potrawy na królewskie stoły. Moje oczy. Ale przecież wiesz, kosztowałeś wczoraj mojego jaszczurzego ogona w śliwkach i pieprzu. Jasne, zapomniałem. Czyżby nie smakował? Nie, skąd? Był pyszny. To dobrze, bo jak niektórzy goście zzielenieli, to myślałem, że i książę będzie wyprzedzał. Pożądalu, barbarzyńcy, jeść ogon jaszczurki bez maczania go w sosie z wilczych grzybków. Nie przeszkadzam, porozmawiamy jeszcze później. Kiedy tylko sobie życzysz, książę. Ale i tak wygra. Kości pięść i mam sześć. Ja tylko na sekundkę. Kto wygrywa? Mistrz! Moje imię to Wandrus. No to teraz przedstaw mistrza, bo chyba jeszcze pamiętasz, jak mi na imię. Bardzo śmieszne. Przegrywasz prawie każdą rundkę i jeszcze masz ochotę na żarty. Liczymy tylko gry, w których nie oszukiwałeś. Bogowie! Panowie, pokłóćcie się potem. Ja mam tylko parę pytań. Demoniczna brudka. Raczej arystokratyczna. Zło mnie nie fascynuje. Mam inne inspiracje. Małe białe sześcianiki. To po pierwsze. A poza tym duże białe piłeczki z brązowymi czubeczkami. Mniam. Przyznam jednak, że gdy w czasie podróży mijaliśmy zatopiony w ciemności zamek, to było dość interesujące. Zatopiony w ciemności? Podobno nigdy nad nim nie świeci słońce. A co do brudki? Diabeł często ukazywany jest jako arystokrata z kozią brudką. Poważnie? Na rany nie gadaj tyle, tylko graj! Starasz się wymigać? Nie, ale nudzą mnie gry ze słabym przeciwnikiem. Słaba jest twoja wymówka. Starzejesz się. Książę, przepraszam za mojego przyjaciela. Cóż to chciałeś zapytać? Jaka jest najciekawsza rzecz, jaką sprzedajesz? Duży, gładki i gruby przedmiot z obsydianu. Ale to tylko dla dam, książę. A tak poza tym, trochę tego, trochę tamtego, rupiecie. Pamiątki z podróży, różne dziwne książki, z których nic nie rozumiem. Mam taką jedną, ponoć bezcenną, ale w środku są głównie rysunki i jakieś tajemnicze znaczki. No ale to robi wrażenie na klienta. Mam też parę cudownych, leczniczych proszków.
starty róg Feniksa, złote ozdoby prymitywnych plemion. Jednym słowem, wszystko, co może zainteresować nowobogackich lub pretensjonalnych szlachetków czy królewiczów. Oczywiście ty, książę, jesteś wyjątkiem. To na czym stanęliśmy? Porozmawiamy jeszcze później. Zawsze do usług, książę. Hupsa, mam na dzieweczki. Cholerny oszust. Szósteczki. Fru. Kości pięść i mam sześć. Nie chcę wam psuć zabawy, ale... Te kości to tak z nudów? Nie, z drewna. O, wybacz mi, książę. Oderwany od gry nie wiem czasem, co plotę. A no tak sobie turlamy dzień jak co dzień. Trochę treningu przed następnym przystankiem nie zaszkodzi. Chciałbym zagrać z wami. Ależ, książę, publicznie uprawiający hazard? Nie może być. No tak. Racja. Faktycznie. Jasne. Tak tylko żartowałem. Twoje poczucie humoru zawsze zapierało mi dech w piersi, książę. Jakie towary macie na sprzedaż? Szczerze mówiąc, wszystkiego po ździebełku. Tyle, że Wandrusowi nie chciało się jeszcze rozpakować plecaka. Raz zagrajmy, powiedział. Nałóg jeden. Co ty bredzisz? Przecież to ty chciałeś grać. Słaby ruch dzisiaj, dawaj kości, mówiłeś. A że mam miękkie serce, to uległem. Niech mnie niedźwiedź pocałuje. Co za kłamstwo w biały dzień! A kto pierwszy? Panowie, spokojnie. Sam sobie obejrzę wasze towary. Nie musicie się tak od razu fatygować. Ale milczę tylko z szacunku dla ciebie, książę. Czy słyszałeś, a może widziałeś kiedyś demony? Że jak? Demona? Masz zachcianki, książę. Słyszałem plotki o podzielonym na dwie części straszliwym zamczysku. Ale na szczęście to tylko plotki. Ale sam wiesz, panie, jak to jest z plotkami. Mówią o buchających ogniem potworach, co włóczą się nocami i napastują dzieweczki. A potem się okazuje, że to podpici chłopi wracali z wesela. Jedyny demon, jakiego widziałem na własne oczy, to demon hazardu. Ale mnie to nie dotyczy. Więc czy mogę już wracać do gry? Grajcie dalej. Twoja łaska nie zna granic, książę. Pokaźny ładunek, ale kupcy tak się zafascynowali grą, że zapomnieli go nawet rozładować. Są zajęci grą, ale nie aż tak, żeby nie przyłapać mnie na szperaniu. Ale zaraz sobie odbiję. Hupsa! Mam na dzieweczki. Cholerny oszust. Szósteczki. Fru! Kości są tak wyważone, by zawsze wypadała szóstka. Nosił wilk razy kilka. Kto chce jeść, ten ma sześć. Znowu szóstaczek! Hupsa! W pożądalu, po szóstalu! Fru! Przed moje oczy! To nie jest szóstka dobry moment. Szóstka się toczy! Hupsa! Z radości! Cholerny oszust! Znowu szóstaczek! Fru! Przed moje oczy! Szóstka się toczy! Fru! Się nie wstydzę! Szóstkę widzę! To nie jest do... Ciekawe, czy kiedykolwiek zauważą, że to fałszywe kości. Plecak to
przesada, ale zajęci grą na pewno nie zauważą braku tej ślicznej książeczki. Hopsa! Widzę dom z widokiem barda nad drzwiami. Albo Bart jest bardzo poważany w tym mieście, albo uważa, że trochę autoreklamy nigdy nie zaszkodzi. Typowy piecuch. Kompletna ruina. Bardzo romantyczne miejsce. Księżycowa noc. Smutna melodia fletu unosząca się pod niebiosa. Ta wyprana bielizna trochę psuje wrażenie. Czego? Akwizytorom łamie karki, a żebrakami karmię psy. Jakieś pytania? Dzień dobry. Jestem księciem. Tylko dlatego jeszcze żyjesz. A teraz poszedź stąd! Prowadzi w jeden z zaułków. Studnia w środku miasta? Mam nadzieję, że nie służy też za szalet. Dzisiaj pogoda. To dobry dzień, by rozpocząć nowe życie. Jasne. Znaleźć pracę. Pracę. Tak, tak. Twój książę mówi do ciebie. Ignorujesz mnie. Nie w ogóle. Dobrze, porozmawiam z tobą później. Teraz mam ważniejsze rzeczy do roboty. No pewno. Zabić smoka, uratować dziewicę, zapewnić ciągłość dynastii. Jak zdołałeś upaść tak nisko? To nie takie trudne. Trzeba dużo pić, nie przychodzić do pracy, nie szanować szefa i klientów, napastować żony notabli. Wylegiwać się całymi dniami, nie myć, nie strzyc, nie czesać, nie zmieniać ubrania przez tygodnie, smarkać ludziom na czubki butów i chłać im prosto w twarz, kiedy nie myje się zębów. Bułka z masłem. Miałem raczej na myśli pytanie. Dlaczego tak postępujesz? Bo lepiej być fałszywym wyrzutem sumienia, niż prawdziwym wyrzutkiem społeczeństwa. Że co? Ja też nie rozumiem, ale niezłe, nie? Paluszki swędzą, dobry człowieku. Nie, ale lubię lepić kulki. Z nosa, z brudu między palcami, nie tam obojętne. Takie małe hobby. Do zobaczenia. Zawsze wierzyłem, że i w takiej dziurze znajdą się ludzie światli. Tacy, co to wiedzą, że powinno się zabierać biednym, a dawać bogatym. Cieszę się, że znasz znak, książę. Przedni wybór. Chyba nie ma nic bardziej symbolicznego niż okradzenie żebraka. Ale to jeszcze nie wystarczy, by wstąpić do gildii.
Flugildi. Stowarzyszenia Flugildi. Nazwa nie jest tu ważna. Niejawnej organizacji czuwającej nad właściwym przepływem wartości pieniężnych. Czyli, krótko mówiąc, obławiamy się u tych samych, u których obławia się każde państwo świata. U biedaków. Kiedy tylko wniesiesz do gildii coś wyjątkowo cennego, staniesz się jednym z nas. A wtedy świat stanie przed tobą otworem. Coś naprawdę cennego, czyli co? Coś wyjątkowego. Kiedyś otrzymaliśmy magiczną kłódkę, która nie dość, że zabezpiecza sejf, to jeszcze sama jest z białego złota wysadzanego brylantami. Że nie wspomnę o krysztale lokalizującym poborców podatkowych i rzucającym na nich automatycznie czar o wdzięcznej nazwie Hemoroidus Maximus. Nie ukrywam, że jest taki przedmiot, którego wszyscy pożądają. Być może o nim słyszałeś. To tytanowy kastet wysadzany diamentami. Problem w tym, iż należał on do słynnego wojownika, który dawno temu poległ w bitwie pod miastem. Wojownika pochowano w Kurhanie wraz z całym dobytkiem. Nikt jednak jeszcze nie zdołał wejść do Kurhanu, a w każdym razie nie wiemy o nikim, kto zdołał stamtąd wyjść. Pewnie dlatego, że Kurhan strzeżony jest dzień i noc przez upiory zabitych rycerzy. Coś mi się obiło o uszy. Zobaczę, co się da zrobić. Nie za duże, ale za to solidnie zabezpieczone. Oczy oślepłe od czytania ksiąg. Oto prawdziwy fachowiec. Witaj, czarodzieju. Witaj, ksiądz. O bogowie, jaki ja jestem zapracowany. Jaki jestem zapracowany. Drogi książę, mówisz tak, jakbyś był tu po raz pierwszy. Nic się nie zmieniło od twojej ostatniej wizyty. Daj znać, kiedy wreszcie zdecydujesz się kupić coś innego niż miłosny wywar. Miłosnych wywarów. Znowu? O nie! Powtarzałem ci tysiące razy, książę, że żadna dziewczyna w tym królestwie i tak ci nie odmówi. W końcu jesteś księciem i to całkiem niebrzydkim, jak na kogoś z tak fatalną fryzurą. Naprawdę dużo pracy, a ty znowu grasz w te swoje dziwne gry! I tak wszyscy wiedzą, że chyba tylko jeszcze kotka barda ci się nie oparła. Starczy już tych podbojów, książę! Dlaczego nie przewracasz stron palcami? Ta księga, książę, jest starsza niż to królestwo!
Jej strony są z wyprawionej ludzkiej skóry. Szpon demona służył autorowi za pióro, a krew za inkaust. Gdyby człowiek ośmielił się dotknąć jej palcami, spaliłaby mu rękę, a sama rozsypała się w popiół. Co to za śmieszny człowieczek w tym słoju? Nie jest przypadkiem wbrew prawu czy coś? Ten śmieszny człowieczek, mój chłopcze, to homunculus, potężna istota magiczna. Kiedy wiesza się na człowieka, u jego stóp wyrasta korzeń mandragory. Z niego pochodzi homunculus. Trzymam go do swoich własnych celów. Dlaczego on po prostu nie wyskoczy ze słoja? Cóż, nie grzeszy mądrością. Słój jest pokryty od zewnątrz kurzem, ale on myśli, że brud jest od wewnątrz. No i próbuje przetrzeć sobie widok od środka. Ma zajęcie na całe dnie. Kiedyś dałem mu kartkę pergaminu, na której po jednej i po drugiej stronie był napis „Odwróć mnie”. Nie masz pojęcia, ile dni bawił się z nieustającym zapałem. Ale po co dokładnie uwięziłeś homunculusa? Nie chcę być niegrzeczny, ale to moja sprawa. Sam go stworzyłem. To i zrobię z nim, co tylko będę chciał. Ale nie przejmuj się. To istota stworzona sztucznie, więc bogowie mi to wybaczą. Może i sztucznie, ale wygląda jak prawdziwy. Bo jest prawdziwy. Tyle, że jest wynikiem eksperymentów z korzeniem. Znam wielu takich czarodziejów. Rozejrzę się jeszcze, nie przeszkadzaj sobie. Tylko niczego nie dotykaj! Znalazłem pewną książkę. Wydaje mi się, iż jest magiczna, więc od razu pomyślałem o tobie, drogi przyjacielu. Cóż, tak, zajmujące, powiem więcej, interesujące. Gdzie znalazłeś tego białego kruka? Czyżby zostało coś ze starej wiedzy przesławnej Silmanioni? Nie wiem, ja tam znalazłem to przy drodze. Może któryś z kupców kiedyś ją zgubił. Kupców, ha! Ci dusi grosze znają się na magii tyle, co kura na pieprzu. Nawet jeśli była ich, to tym lepiej, że ją stracili. Rysunki w tej księdze wyglądają interesująco. Nie musisz dodawać ni słowa, książę. Zaraz biorę się za wynikliwe studia. I co do zapłaty... Eliksirów miłosnych już nie mam, ale ten zabawny czar na pewno rozrusza twoich przyjaciół na jakiejś dziesiąć. Bez cienia wątpliwości, nic z niego nie rozumiem. Jakoś pomóc? Wygląda na to, że mam nowego przyjaciela. Transmutacja. Nowa moda czy realna szansa?
Ależ jesteś silny. Oczyściłeś taki wielki słój jednym oddechem. Ja męczyłem się przez kilka miesięcy. Może i jestem tylko z Mandragory, ale wiem, co to wdzięczność. Pomogę ci, kiedy tylko będziesz mnie potrzebował. Powiedzmy 3 razy. Daj znać, kiedy będę potrzebny. Zamknięte badania naukowe. Oho, coś mi mówi, że tu właśnie znajdę Arivalda. Nie obsługujemy na kredyt. Nie przyjmujemy w zastaw żon, psów ani dzieci. Złote i srebrne przedmioty mile widziane. Albo miał nieszczęśliwy wypadek u Golibrody, albo zbyt mocno nachylił się nad ogniskiem. Dużo jesz. Za 3 dni wyruszam do jednej z południowych krain jako misjonarz. Słyszałem, że ludzie tam jedzą tak dużo, że każdy chudzielec wydaje im się podejrzany. Nie chcą z nim rozmawiać, więc wybrałem najprostszy sposób zdobycia ich zaufania. Jem. A, rozumiem. Ale co by się stało, gdybyś podróżował do krainy, gdzie ludzie są 2 razy niżsi? Zamocowałbym kółka w kolanach. A 2 razy wyżsi? Chodziłbym na ściudłach. A 2 razy głupsi? Posłano by ciebie zamiast mnie. Tak tylko pytałem. Nie ma problemu. Skromny mnich i posiłek w drogiej tawernie? Spokojnie, chłopcze. Ślubowałem ubóstwo, a nie głodowanie. Jem tutaj w zamian za pomoc przy drobnych pracach. Co prawda pojawia się pewien problem. Tak? Żeby utyć, muszę dużo jeść. Żeby dostać dużo jedzenia, muszę dużo pracować. Im więcej pracuję, tym bardziej chudnę. Kwadratura koła. Co to za bojowy krasnolud obok? Nie, w sumie nie groźny. Biedne stworzenie jest niezłym wojownikiem, ale nie ma gdzie sprawdzać swoich sił. Więc uznał prowokację za sposób na życie. Ale w głębi duszy jest tylko dużym dzieckiem. Cieszy go byle błyskotka, jak to krasnoluda. Nie widziałem w miasteczku świątyni. Jestem już w drodze. Zatrzymałem się tu tylko na kilka miesięcy. Niedaleko jest świątynia. Ponoć dawno temu oddawano tam hołdy jakiemuś tajemniczemu i dziś zapomnianemu bóstwu. Świątynia od lat stoi pusta. Ten bóg nie tylko, że utracił wyznawców, ale zginęła nawet pamięć o nich. O ile świątynia w ogóle jeszcze stoi. Dlaczego? Był jakiś kataklizm? Każde bóstwo żyje tak długo, jak pamięta o nim jego ostatni wyznawca. Tak przynajmniej mówią. Potem bóstwo zaczyna słabnąć, tracić boską moc, aż w końcu umiera. Podejrzewam, iż w świątyni nie znajdziesz nic prócz pustych ścian. Smacznego. Jeszcze jak? Jazda stąd! Co takiego? Ale już, bo poprzetrącam kości! I kto tu jest z karlałą rasą? To pułapka! Cudeńko błyszczy jak słońce, ale coś złego z niego emanuje! Nie wezmę tego za żadne skarby!
Jazda stąd! Dobra, już znikam. Ale I'll be back. Głuchy czy głupi? Właściwie jak śmiesz tak się odzywać do księcia tej krainy? Książę, jesteś księciem! Nie uwierzę, póki nie dasz mi podarunku godnego księcia! Chwytam. Jeden z wielu przedmiotów w tym miejscu, który wygląda jak nowy, ale czuć od niego dziwną starość. O, widać stąd miasteczko. Nie mam pojęcia, co ten napis oznacza. Nie mam pojęcia, co ten napis oznacza. Przypomina tron jakiegoś wyjątkowo wojowniczo usposobionego króla. Nie mogę z tym rozmawiać. Nie mam mu nic do powiedzenia. Zandaha. To nie jest cały wyraz, ale gdybym go przeczytał w całości, przywołałbym bóstwo. Mam nadzieję, że brakuje tylko jednej litery. Nie mogę... Zandahar. Zandahat. Zandahas. Zandahag. Zandahal. Zandahak. Zandahad. Zandahaz. Zandahaf. Zandaham, Zandahaf, Zandahac, Zandahav, Zandahach, Zandahan. Nareszcie. Gdzieś to już dzisiaj słyszałem. Kim jesteś, śmiertelniku? Jestem twoim wyznawcą, panie. Wiem, przecież nie wzywałbyś mego imienia nadaremno. Dlaczego od tak dawna nie widziałem moich kapłanów? Dlaczego nie czuję słodkiego zapachu krwi ofiarnych zwierząt? Dlaczego nie słyszę pieśni sławiących moje imię? Dlaczego tu tak pusto? Ludzie odwracają się od starych bogów. Panie... Wszyscy gonią za zyskiem, uciechami codziennego dnia. Religia przestaje ich interesować. Ludzie zrobili się wygodni. Po co iść do odległej świątyni, kiedy w tym samym czasie można zabawić się kielichami w gronie przyjaciół? Całe szczęście, że jeszcze istniejesz. Więc wiesz, jaki los mnie czekał. Wiem. Dowiedziałem się od pewnego wędrownego mnicha. Mogę robić, co tylko chcę. Jestem potężniejszy od królów, magów i kapłanów. Jednym ruchem dłoni ujarzmiałem smoki, a gniewnym zmarszczeniem brwi rozpędzałem armię. Potrafię zmienić gwiazdę w łabędzia, a złoto w ogień. Ale moje istnienie... zależy od was, od najbardziej kruchej i niepewnej rzeczy na świecie, ludzkiego życia. Tak to już bywa, coś za coś. To naprawdę bardzo długa historia.
Nie szkodzi. Teraz, kiedy okazało się, że moi wyznawcy jeszcze żyją, mam dużo czasu. Nie wątpię, panie, ale ja nie jestem wieczny, a ta historia... Cóż, trwa właściwie całe moje życie. Następnym razem, obiecuję. Porozmawiajmy o interesach. Jak to o interesach? Po kolei. Szczerze mówiąc, nie jestem twoim wyznawcą. Ale jako bóstwo powinieneś mieć ogromną moc. Ufam, iż wiesz, jak zniszczyć klątwę. Mam tutaj 4 przedmioty, które przeklął pewien gorącogłowy grabarz. Jednym z przedmiotów jest eliksir nieśmiertelności. Proponuję umowę. Dam ci eliksir, a ty w zamian za to zniweczysz działanie uroku. Dzięki temu będziesz wieczny i przestaniesz być zależny od wiernych, których zresztą, a przykro mi to mówić, nie ma. To jak? Mam nadzieję, że się dogadamy. Ty żałosny, słaby człowieczku. Ośmielasz się ze mną targować? A może twój nędzny rozum podpowiedział ci, iż Boga można szantażować? Zaraz przekonasz się, na czym polega gniew boski. Przygotuj się! Kurka, coś słaby dzisiaj jestem. W porządku. Umowa stoi. Taki sam miał kiedyś nasz król pod górą. Mogłem patrzeć na niego całymi godzinami, kiedy pilnowałem skarbca. Chyba nie mam ochoty rozmawiać z tym brutalnym, zawszonym i ordynarnym osiłkiem. Czy nie powiedziałem tego za głośno? No, nareszcie będziemy mogli dłużej porozmawiać. To wspaniale znowu cię spotkać. Mam niejasne wrażenie, że nie po raz ostatni, chociaż nie wiem, czy powinienem się z tego powodu cieszyć. Opowiadaj! No, no. Zdaje się, że pomóc ci może tylko jeden człowiek... Demon. A nawet demon nad demonami. W skrócie, szef piekła. Lucyfer. No, no. Dostać się do piekła to nie taka prosta sprawa. Ja tam na przykład nigdy nie byłem. A byłem w naprawdę wielu miejscach. Do piekła? Chyba gorzej już nie mogło być. Wierz mi, mogło. Witam. Och, miło cię widzieć, książę. Duży ruch dzisiaj.
O tak! Od kiedy wszedł tu ten krasnolud, to nikogo ani nie przybywa, ani nie ubywa. Widziałem, że i ty z nim rozmawiałeś. To taki drobny, sfrustrowany szantażysta. Ale jakbym był takim dużym krasnoludem jak on, pewnie też miałbym żal do świata. Fakt. Nieco wyrośnięty. Różne dziwa się zdarzają. Widziałem tu nawet kiedyś dwóch takich małych z piętami obrośniętymi włosiem. Bogata jest matka natura, nie ma co. Podsłuchałeś może jakieś plotki? Jedyna godna powtórzenia to chyba ta, że ponoć księżniczka Sheela jest już tak ślepa, że... O, przepraszam, książę. Nie miałem na myśli. To jest... No dobrze, zapomnijmy o tym. A kim do licha jest Sheela? Witam. Och, miło cię widzieć, książę. Nie nudno tak bez dziewek do pomocy? Przyznam, książę, że kiedy twój ojciec je wygnał, płakałem rzewnymi łzami. Zresztą razem płakaliśmy, o ile pamiętam. Ech, dobrze, że wymyśliłeś klip-klap! Klip-klap? No właśnie, może zagramy rundkę? Oczywiście. W końcu się odegram. Broni się, książę! Poproszę o złocisza, książę. Nie masz złociszy? Ech, książę! Ale przynajmniej miałem chwilę radości. Witam. Och, miło cię widzieć, książę. Partyjka klip-klapa? Się robi, książę! Broni się, książę! Ty atakujesz, książę. Złocisz dla ciebie, książę. Nie wiem, czy wypada przerywać artyście, kiedy ma natchnienie. Za kola jak królewski dziedziniec, nos jak pazur smoka, obślinione usta i czarny wąsik. Teoretycznie wszystko jest przeciwko niemu, ale coś mi mówi, że widoczna w jego oczach pasja zaimponowała niejednej kobiecie. Arrivaldzie, ponoć w pobliżu jest jakiś demoniczny zamek. Może tam znajdę jakiegoś osobnika z piekła rodem, który pomoże mi dorwać tego przeklętego demona, co wpędził mnie w takie kłopoty. No cóż, może to jest jakiś pomysł. Czy wiesz coś więcej o tym zamku? Ponoć żyją w nim wampiry. W zamku żaden człowiek nie mieszka od lat. Budynek jest dwuczęściowy. W okolicy panuje mrok, tak jakby słońce nie chciało tam świecić. Słynny zamek Fjord. Ależ to fjord. Musisz pójść na południowy wschód. To niedaleko stąd. Nigdy mi się nie podobało to stare zamczysko. Nic dziwnego, że wampiry uwiły sobie w nim urocze gniazdko. Czy opowiadałem ci, jak kiedyś poskromiłem? A zresztą masz pewnie większe zmartwienia.
Hopsa! Co jest? Zapomniałeś języka w gębie? Pani mąż coś zgubił. Dłoń ma, co jeszcze dotyku twego nie znała, nie śmiała, lecz ogniem dzikim płonąca sunie po aksamicie cudnego ciała, ja modlę się, by pieściła cię bez końca. Zatłukę tego małego gnojka. Koniec z wysłuchiwaniem rzępolenia. Koniec z ludnią samograjką. Koniec z praniem skarpetek. Koniec z gotowaniem rosołu na kaca, żeby tu więcej jego brudna stopa nie postała. Z małej chmury duży deszcz. Dla ciebie dwie wiadomości. Jedną dobrą, a drugą złą. Dobra jest taka, że twoja urocza żona jest teraz w domu. Zła, iż wszystkie twoje rzeczy są na zewnątrz twojego domu. To twój kolejny dowcip, panie? Zemsta za ten żartobliwy poemat o tobie i Kornelii? Nie, nie, to poważna sprawa. Ponoć wpadł jej w ręce jakiś twój miłosny poemat? Coś o dzikim ogniu i pieszczeniu ciała? Och nie! Jestem poetą. Poeta nie musi zwracać się do konkretnej osoby, lecz może przemawiać do wyimaginowanej kochanki, która jest jedynie wytworem jego wyobraźni. Więc jednak to nie żart, ale smutna rzeczywistość. Mam niejasne wrażenie, że chyba książę maczał w tym palce. Wiedziałam, że przypełzniesz, ty mały, piszczący robaczku. Zabieraj swoje łachy i won! Ależ, kochanie, nastąpiła horrendalna pomył... Zawsze wiedziałam, że zadajesz się z ladacznicami. Ależ, Kruszynko... Morda! Ja mówię, jak śmiesz mi się sprzeciwiać! To był poemat o tobie, cukiereczku! Tylko o tobie. Wymówka już gotowa, cwaniaku! Ono tutaj! Nie będę cię prała na ulicy! Wynagrodzę ci to, misiaczku. Idziemy na spacerek. Kto odnajdzie moją jedyną i ukochaną córkę Szandrię, otrzyma tyle złota, ile potrafi unieść. Nie będę zmuszał do małżeństwa. Zaginęła roku kozła zimą i do dziś los jej jest nieznany. Pogrążony w smutku król Budarae, Rawet. Jest jeszcze portret, ale już mało wyraźny. Ten plakat wisi tu chyba ładnych parę lat. Cieplutki, przyjemny ogień. Thank you.
może i wygląda jak wykuty z kamienia, ale mój tyłek ma inne zdanie. Nie mogę z tym rozmawiać. Może i wygląda jak wykuty z kamienia, ale mój tyłek ma inne zdanie. Dziwny ten zamek, porozrzucany po całej okolicy. Dlaczego nic w życiu, oprócz zdobywania kobiet, nie przychodzi bez trudu? O rany, kiedy ten wojownik żył, to pewnie przyjacielskim klapsem potrafił zabić trolla. Ten miecz waży chyba więcej niż cały ja. Arrivaldzie? Tak? Jak to powiedzieć? Wejścia do fiord broni taki kamienny demon, który właściwie nie jest kamienny i... Czyżby była ci potrzebna maść na oparzenia? I to na bardzo wrażliwe miejsce. Pewnie tam, gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę. Nie martw się, do wesela się zagoi. Co jednak nie zmienia faktu, że nie mogę wejść do środka zamku. Stare sztuczki zawsze działają. Lustro, mój chłopcze, może ci pomóc. Idealnie gładkie lustro. Może barman ma coś takiego na składzie. No chociaż na twoim miejscu oczywiście bym na to nie liczył. Arrivald coś wspomniał, że możesz mieć jakieś idealnie gładkie lustro. Mistrz Arrivald, dostojny czarodziej. Mistrz Arrivald, mój nowy, wspaniały klient. Niestety, bardzo bym chciał ci pomóc, książę, ale nie mogę. 7 lat temu stały się dwie rzeczy. Ożeniłem się i rozbiłem jedyne lustro. Już nigdy nie kupię nowego. Może znalazłbyś jakiś dobrze wypolerowany kawałek metalu?
to cokolwiek gładkiego. Niestety. Chociaż przecież... No jasne. Poproś swojego ojca, książę. On ma w skarbcu to słynne magiczne lustro, które właściwie nie wiadomo do czego służy. Ponoć jest bezcenne, ale w końcu jesteś księciem i możesz brać ze skarbca, co chcesz. No to mam kłopoty. Sam sobie nie poradzę, bo Powtarzasz się. Bądź mężczyzną i weź się w garść. Jak nie będziesz skomlał, tylko działał, to na pewno sobie poradzisz. Słuchaj, siedzi przed tobą ktoś, kto przez 1000 lat był martwy. Więc cuda się zdarzają. To może i tobie się uda ukończyć grę bez zerkania do rozwiązania. Mój drogi, porozmawiamy później. Kiedy mam wybierać pomiędzy delektowaniem się zimnym piwem a uroczą konwersacją z tobą, to zapewne wiesz, co wybieram. Zgoda? No zgoda. Ale jak będę miał coś naprawdę ważnego? To wal jak w dym. Bez cienia wątpliwości. Nic z niego nie rozumiem. Arivaldzie, czy wiesz, co to za czar? Dostałem go w prezencie. Pospolity czar, ale efekty uboczne zastanawiające. Wiedziałem, że gdzieś tkwi jakiś haczyk. To czar zamiany w zwierzę. Problem tkwi w tym, że osoba, na którą rzucamy to zaklęcie, zamienia się w zwierzę symbolizujące odwrotność jej charakteru. No, czy mówię jasno, chłopcze? Znaczy to, iż jeżeli ktoś jest odważnym i silnym człowiekiem, zamienić się może, powiedzmy, w mysz. Aha. Chciałbyś, żebym coś zrobił z tym czarem? Muszę się dostać do Garaha, ale jeżeli straże mnie zobaczą, zostanę uwięziony. Użyj tego czaru zamiany i wprowadź mnie do zamku. Nie wiem, w co się zamienię, ale po prostu wejdź ze mną do zamku. Oto wszystkie moje rzeczy. Zostaw mi tylko wytrychy. Kto nie ryzykuje, ten ginie. Do dzieła! Niedźwiedź? Zabawne. Sądziłem, że zmienisz się w lwa. Prowadzę bardzo ucieszne stworzenie dla króla. Ten miś nie tylko tańczy, ale także mruczy. Najlepsze dowcipy na świecie. Od kiedy pewien wędrowny magik chciał zabawić nas czymś, co nazywał para skunksów tańczy kankana. Nie wpuszczamy zwierząt na dziedziniec. Słyszałem, że król kocha dobrą zabawę, a ten miś ma tylko jedną wadę. Patrząc jak tańczy, można pęknąć ze śmiechu. A teraz, po tej historii z księciem... I ja o tym myślę. Dlatego chyba zrobię wyjątek. Tylko nie bądźcie zbyt nachalni. Przyprowadziłem dar dla króla. Kiepski pomysł. Niedźwiedź mu syna nie zastąpi. Ale na chwilę odepchnie troski. Mój podopieczny rozweselił kiedyś nawet meble u maga Fraeda. Tańczące krzesła to niezapomniany widok, mój dobry człowieku. Potem się okazało, że to byli zaczarowani dłużnicy Fraeda. Nie na darmo nazywaliśmy go pomysłowym. Ale to już inna historia. W porządku.
Możesz zostać. Ale nie jestem tu tylko dla zabawy. Jakoś trzeba zarabiać na życie. Widzisz ten skarbiec? Nasz król jest może nieszczęśliwy, ale na pewno jest bardzo bogaty. Na razie jednak zapraszam na ucztę. Właśnie trwa biesiada na cześć czarnego rycerza. Wygrał co prawda walkowerem, ale jednak... Idź tam razem z Paziem, przedstawi cię i za kilka godzin zabawisz króla. Znakomicie. Tylko swojego pupilka. Zostawiam tutaj. Oczywiście. Mała drzemka przed pokazem nie zaszkodzi. Nie mam pojęcia, co się za nimi kryje. To ty, drogi kuzynku? Tata mówił, że przyjedziesz. Wciąż taki nieśmiały? Podejdź bliżej, bo mam słaby wzrok. Przywitaj kuzyneczkę Shile. Czy mi się wydaje, czy w końcu zaczęły ci rosnąć włosy na brodzie? Lubię owłosionych mężczyzn, kuzynie, bo nie ma to jak zatopić zgrabne paluszki w gęstym futrze. Witaj! Mamo, ad infinitum. O mamo, kupiłbym sobie za to... O mamo, czego ja bym sobie za to nie kupił? Gdybym ją otworzył, miałbym zmarnowany rok na liczenie dukatów. Thank you.
Jest. Lustro jak złoto. Podręczna pomoc królewskiego rachmistrza. Jakim cudem? Zresztą nieważne, twoje wrzaski na pewno przywołają strażników. Lur! Obudził mnie jakiś ryk. Cóż, mój przyjaciel widocznie musi załatwić swoje przyziemne potrzeby. Przyziemne? Jeżeli go zaraz wyprowadzę, to będą przyziemne. A jeżeli jeszcze chwilę tu postoi, to będą przykamienne. A ostrzegam, że niedźwiedź dzisiaj bardzo dużo zjadł. No to się stąd, ale szybko! Na pewno oddałem ci wszystkie rzeczy? Tak, sprawdziłem dokładnie. Dobrze, ale zaraz, jakim cudem w zamku stałeś się znowu człowiekiem? To bolesna historia. Cieszę się, że przynajmniej ty nie musiałeś mnie całować. Chyba się wygadałem. Ktoś cię całował? Wspaniale, chłopcze! Ach tak, następny skutek uboczny. Wystarczy pocałunek, zapomniałem. Muszę lecieć. Pa, do zobaczenia. Na razie, trzymaj się. Zostałem przejrzany. Zastanów się jeszcze. Ten demon nie wygląda zbyt przyjaźnie. Szczerze mówiąc, trochę się boję. Czeluście zamczyska. Księga szarej magii. Talizman nekromanty. Mam wrażenie, że nie przyniósł mu szczęścia. To chyba jakieś motto. Jeśli zbyt długo patrzysz w otchłań, otchłań zaczyna patrzeć w ciebie. Pewnie jakaś ważna czarnoksięska uwaga, albo zapis bluźnierczego czaru. Nie, zaraz, to jakaś lista. Kupić mleko, posprzątać po zrale i mchu, pomodlić się do potężnego Kecaja Arakeipa jeszcze przed śniadaniem. Załatwić dostawę bułeczek. Pamiętnik nekromanty. Wynika z niego, że to właśnie on pomagał księciu wampirów zabezpieczyć jakąś część zamku przed wzrokiem śmiertelników. Czyżby chodziło o wieczną noc na dziedzińcu? Nie, o tym jest w innym miejscu pamiętnika. Będzie tu panować noc tak ciemna, jak ciemne są myśli tego, co potęgę swą znalazł w czeluściach najgłębszych otchłani.
Co za styl. Nigdy parzące promienie słońca nie oświetlą tego zamku, tak jak nigdy dusza mroczna nie zazna świetlistej tortury, wolna od jasności, która by... Uff... Pan Słońce, niech będzie przeklęte jego imię, niech jego ciało spotka wieczna tortura wśród lodowych pustkowi wiecznej nocy, nie zagości nad zamkiem Fjord, który pozostanie wolny od plugawego dotyku światła na wieki wieków i po wsze czasy. A oprócz tego... Niestety brakuje ostatniej, najnowszej strony. Czerwona pelerynka. Płachta na rogate demony? Mnóstwo pomocy naukowych nekromanty. Zupełnie jak u alchemika, tylko trochę bardziej podniszczone. Lepiej się z nimi nie zaznajamiać. W zamku Fjord pewną księgę. Pomyślałem, że może cię zainteresować. To tom poświęcony szarej magii, czyli czarom pozornie neutralnym wobec dobra czy zła.
bardzo ciekawe. Większość zaklęć jest mi nieznana. Poznałeś kiedyś Pana Słońce? A, kiedyś mieliśmy okazję się spotkać. Co chciałbyś wiedzieć? Kim on jest? Jakie chcesz wyjaśnienie? Naukowe czy zrozumiałe? Po ludzku. Steruję tym małym, żółtym kółeczkiem od patrzenia, w które bolą oczka. Znasz go osobiście? Prosiłem go kiedyś, by poświecił mocniej nad krasnoludzkimi kopalniami Gorlargu. Bardzo niemiłe miejsce. Była tam fabryka krasnoludzkiego spirytusu. I kiedy kać pękła, wszyscy zostali zalani. Zalani dosłownie i w przenośni. I nikt nie mógł znaleźć drogi do wyjścia. A w środku było mało powietrza. Nie można było wejść z pochodniami, bo groziło to wybuchem. Reszty już się domyślasz. Jak się do niego dostać? To bardzo proste. Wyrwałeś kartkę z książki? Księga to narzędzie, a nie cel sam w sobie. To prosty czar. Nie wiedziałem wcześniej, że można skrócić drogę do Pana Słońca. Skrócić? Zwykle można tam się dostać tylko drogą magiczną. Ten czar tworzy coś w rodzaju miejsca przenosin. Dzięki. Widzę, że schowałeś księgę. Koniec studiów? Nauka jest wieczna, a piwo wietrzeje. Translokacja. Jakieś hieroglify. Wielka kamienna płyta z jakimiś dziwnymi wypustkami. Nie mam pojęcia, co z tym trzeba zrobić. Nikt cię tu nie chciał ani zapraszał? Rozgniewasz mnie nie na żarty? Wysil więc rozum i daj mi dowód, żeś czasu mego jest warty. Wskaż moich przyjaciół. Pomogłem ci już 3 razy. Teraz muszę się udać w swoją stronę. Spadam, pa. Niektórzy biorą pewne sprawy zbyt dosłownie. Wydaje mi się, że nie dałbym rady spaść żywy. W locie umarłbym z głodu. Thank you.
Przepraszam, panie słońce, czy mógłbyś podarować trochę swego cennego czasu? Znowu? To już drugi w ciągu ostatniego tysiąclecia. O co chodzi? Drugi? A kto był przede mną? Był taki jeden wielki czarodziej, który chciał znaleźć legendarne źródło spirytusu w opuszczonej kopalni krasnoludzkiej. Zrobili z kumplami wyprawę, ale jak jeden wszedł do środka z pochodnią, to od oparów był wybuch i zostały z niego sznurówki. Więc wymarudził u mnie oświetlenie jaskiń, a że miał argumenty, to się zgodziłem. Jakie argumenty? Podzielił się ze mną tym szlachetnym trunkiem i jeszcze dołożył magiczny most. Tak, tak. A Wiwat to specjalista od zabezpieczeń. Arribald? Może Arribald? Może i Arribald? Nie pamiętam. Bardzo miło. Wszystko może się znudzić, mój chłopcze. Nawet szemrzący strumyk, zielone drzewa i soczyste owoce. Ale te dwie piękne istoty z wachlarzami? Nawet i one. Nawet i one. Mam to jeszcze przed sobą. Jest taki zamek spowity wiecznymi ciemnościami? O nie, tylko nie fiord. Skąd pan wie? Bo to jedyne miejsce na świecie, gdzie nie dochodzi słońce podczas swojej normalnej wędrówki. Zawsze tak było? Oczywiście, że nie zawsze. Co za pytanie? Od kilkuset lat, a może dłużej, żyje tam sprytny nekromanta, którego czary spowodowały ten godny pożałowania incydent. Co do nekromanty, to czas teraźniejszy jest już chyba nieaktualny. Co do fiord, nie ma szans, żeby tam wpuścić trochę światła? Jest, ale do tego musiałby być spełniony pewien niesamowicie trudny warunek. Jaki? Zgadzam się z góry na wszystko. Musiałoby mi się chcieć. A konkretnie? Szczerze mówiąc, nawet mi się nie chce mówić o tym, dlaczego mi się nic nie chce. Więc pozwól mi drzemać dalej. Ale tam musi stać się dzień. Ja nic nie muszę. A jak jeszcze raz wrzaśniesz, to spopielę cię i rzucę jako nawóz dla trolli. Przepraszam za kłopot. Na razie to wszystko. Tu, na górę, dochodzi niewiele dźwięków. Jestem spragniony muzyki. Tak. Muzyka. Ale ludzka mowa to nie jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Więc nie musisz szybko wracać. Thank you.
to było przepiękne. Przepiękne. Dawno nie słyszałem muzyki i zapomniałem, jaka może być cudowna. Co to było? Czego chciałeś, młodzieńcze? Chodzi o zamek Fjord, który... Ach tak, zalane mrokiem siedlisko zła. Zrobię, co trzeba. Nie martw się. Ale teraz naprawdę zostaw mnie już samego. Chcę sycić się wspomnieniami dźwięków. Powodzenia, chłopcze. A jakbyś zobaczył czarodzieja Arybałta, to pozdrów go ode mnie. Niech tu wpadnie kiedyś. Porozmawiamy o dawnych, dobrych czasach. Oto szkodliwe skutki nadmiernego opalania. Atłasowe wnętrze, okuta srebrem gustowna trupia czaszka. Trumna deluxe, lepiej się nie zbliżać. Halo? Jest tam kto? Wyraźnie kogoś słyszę. Halo? Hej, jestem tu, ale kto mówi? Nareszcie jakiś człowiek. W końcu. Wydostań mnie stąd. Dobrze, ale kim jesteś? Och, to nieważne. Pospiesz się tylko z ratowaniem, bo nudzę się tu już od ponad roku. Roku? To szmat czasu. Nie żartuj. Jesteś tu jeszcze, czy już poszedłeś mnie ratować? Jak się tu znalazłaś? Słuchaj, później będziemy mieli mnóstwo czasu na pogawędki. Ale teraz, proszę, pospiesz się, bo już tutaj nie wytrzymam. Dobrze, już dobrze. Chętnie, ale jak? Jestem więziona za magiczną ścianą stworzoną siłą woli księcia wampirów. Musisz go odnaleźć i zabić. Gdy on zginie, zginie i ściana. Banalne. Banalne? Zabić księcia wampirów? Zabić, zaszlachtować, zamordować. Uka tru! To rozumiem, ale samego księcia? Najpierw musisz go znaleźć. Chyba leży tutaj i śpi. Pan Słońce zaświecił na fiord, więc pewnie postanowił przeczekać dzień. No, to najtrudniejsze za tobą. Teraz tylko wbij mu kołek w pierś i po krzyku. Wrócę później. W jego pobliżu boję się nawet mrugnąć, żeby mnie nie usłyszał.
wąski most prowadzący do drugiej części zamczyska. Arrivaldzie, czy znasz jakiś skuteczny środek przeciwko wampirom? Szybkie nogi? Uściślijmy. Chodzi o pokonanie wampira, a nie uciekanie przed wampirem. Oczywiście osikowy kołek. Wbity w wampirzą pierś działa ze stuprocentową skutecznością. A gdyby ktoś musiał pokonać samego księcia wampirów? Tego jeszcze nikt nie próbował, ale zakładam, że osikowy kołek musiałby zostać wzmocniony. W jaki sposób? Obłogosławiony? Trochę czosnku też by nie zaszkodziło. W moich czasach był to podstawowy straszak na wampiry. Odstraszał też, co prawda, piękne kobiety, ale to tylko skutek uboczny. Ale ten czosnek... Wiem. Teraz się nie uprawia. Dziwne. Chciałem zamówić wieprzowinę duszoną z czosnkiem, ale barman tylko bezradnie rozłożył ręce. Myślałem jednak o pewnym rozwiązaniu. Założę się, że zaraz znowu zostanę zaczarowany. Nie mylisz się, chłopcze. Przywołam cię za kilkanaście minut, a ty tymczasem przyjrzyj się innemu światu. Gdzie ja jestem? Potrzebuję pomocy, tłumacza. Ładna dzisiaj pogoda. Kecas os Yorkshire et. Deine Sip Fiokun Elineshet Ol Chaban. Potrzebuję na chwilę pani szala. Czy ta błyskotka może go zastąpić? Mien sip Nikoloć. Oko zjerte szalot. Ale niektórych nigdy wcześniej nie widziałem. Jestem chory. Ponoć czosnek leczy przeziębienia. Szemit nemeritek. Odchisem chodzi faj etorkot. Odchodu neket Giorgio Seart. Oddaję szal. Dziękuję za pomoc. Maroś i ten. Chodaj les uj Nikolako. Pewnie nic nie rozumiesz z tego, co mówię, ty tępy osiłku. No, to
teraz już jasne, dlaczego ten za ladą ma taki głupi wyraz twarzy. Co za zadziwiający świat, mają tu takie tresowane małpy jak ty. Mogę do ciebie gadać co chcę, a ty i tak mi nic nie zrobisz. Arrivaldzie, już czas, już czas! Zabierz mnie stąd! Gdyby nie drzwi, byłbym niższy o głowę. Wygląda tak, jakby była sterowana przez kogoś od wewnątrz. Ciekawe przez kogo? Może krasnoludy? Bo człowiek na pewno się w środku nie zmieści. Wygląda zwyczajnie, ale wiadomo, pozory mylą. Dlaczego trwało to tak długo? Mało nie przypłaciłem życiem twojej opieszałości. Przy kuflu czas szybko mija. Lepiej powiedz, jak był. Jak tylko to sobie poukładam w głowie. Widziałem tak dziwne rzeczy, że wszystko wydaje mi się bardziej snem niż jawą. No to może kufelek? Nie mogę. Muszę ratować nieznajomą. Ha! Ratuję kogoś! Właśnie to sobie uświadomiłem. Zostanę bohaterem! Będą o mnie śpiewać pieśni i układać poematy, a tłum będzie sypał płatki róż pod moje stopy. Yes! Naostrzony jak sztylet. Nie mogę tego zrobić. Nie mogę. Pierwsza część roboty za mną.
idzie jak zaraza. Nic dziwnego, że wampiry też odstrasza. Oręże gotowe. Na wszystkich bogów. Witam. Mam nadzieję, że teraz porozmawiamy sobie dłużej. To tak się traktuje wybawcę i bohatera? Nie ma sprawiedliwości, miłości i pokoju na tym okrutnym, okrutnym świecie. Zaraz, coś tu w środku leży. Jakaś kartka. Teraz przynajmniej spełnia właściwą rolę. Zostaw mnie, ty wstrętna maszkaro! Sklep otwarty. Czyżby studia nad księgą zostały zakończone? Książę, nadal masz powietrze w głowie. W takim krótkim czasie można lekturę Jeno pobieżnie przekartkować. Znalazłeś coś ciekawego? Okazało się, że to nie jest księga magiczna, ale zapiski pewnego podróżnika sprzed wieków. Szczegółowy opis dziwnych roślin, zaginionych zwierząt, tajemniczych miejsc. Fascynująca lektura. Prawie że encyklopedia. Mógłbyś powiedzieć mi o niej coś więcej? Na początek choćby opis zwierząt. A po cóż to? Czyżbyś chciał rozpocząć edukację? Oczywiście. Właśnie to chcę zrobić. Spoważnieć, uczyć się, nie uganiać już więcej za dziewczętami, tylko poświęcić sprawom poważnym i wzniosłym. Na przykład nauce. Jestem zdumiony i wzruszony. I skoro tak się sprawy mają, nie mogę ci odmówić. Poczekaj tu chwilkę. Jeden z opisów pasuje jak ulał. Łuska jest smocza. Ten smok nie wygląda przyjaźnie.
mam do ciebie prośbę jako do wizjonera. Potrzebuję zlokalizować pewien obiekt. Zaginione żony, dzieci, koty i psy to moja specjalność. Tych pierwszych czasem lepiej nie odnajdywać. Przez skromność nie wspomnę o... Chodzi o pewnego gada. Oto jego łuska. Wiadomo ponad wszelką wątpliwość, że to łuska smocza. Smocza? Żarty. Smoków nie ma. Chociaż w sumie o jednym ostatnio śniłem. Nad ranem zamienił się co prawda w księżniczkę Szile, ale to już inna historia. Więc skup się i powiedz mi, gdzie jest ten potwór? To sprawa życia i śmierci. Rozmową go chyba nie przestraszę. Ciepło tu jakoś. Stwierdzam bez przekąsu, że widziałem dziewicę brzydsze od niego. O coś największego siłacza w okolicy? W jaki sposób można pokonać smoka? Zapewne chcesz wiedzieć, w jaki sposób ty mógłbyś pokonać smoka! Sposób jest więcej niż prosty. Wziąć ze sobą 10 krasnoludów, silnych jak ja, pokazać im legowisko potwora i schować się, póki walka trwa. Bardzo śmieszne. Nie wiedziałem, że krasnoludy mają tak wysublimowane poczucie humoru. To nie żart! Człowiek kontra smok! Śmiechu warte! No chyba, żebyś był paladynem z zakonu smokobójców. Wtedy was 100 dałoby sobie radę. Ale nie jesteś paladynem, prawda? I nie masz 99 kumpli! Potrzebowałbyś cudu, żeby pokonać choćby krowę, a co dopiero smoka! Ale nawet gdybyś był 100 razy silniejszy, to i tak twoja skóra przy smoczej to jak papier przy kamieniu. Nawet i miecz tu nie pomoże. Czyli najlepiej dać sobie spokój, tak? I tak doszliśmy do rozsądnych wniosków. Arivaldzie! Aha, znowu mamy problem. Chętnie posłucham, tylko mów szybko i krótko. Smok, pokonać, pomoc, teraz, koniec. No dobra, koniec lenistwa, czas ruszać w drogę. Naprawdę? Zabijesz za mnie smoka? To cudo! Spokojnie, spokojnie. Zaraz znajdziemy się w najcudowniejszym miejscu na świecie. W przewspaniałej, przeogromnej Silmanionie. Thank you.
właściwie jest w Silmanionie? Kolebka wiedzy, miejsce studiów największych magów, największa biblioteka świata. No cóż, latka lecą. Nie mogę tego użyć. Na szczycie jednej ze ścian jest chyba księga, której potrzebujemy. Musi zawierać potężne czary, skoro nie skruszył jej ząb czasu. Nie mogę tego użyć. Nie mogę tego użyć. Kupa drobnych kamyczków. Dowód zwycięstwa materii nad duchem. Znalazłem coś całkiem użytecznego. Czar nazywa się moc trolla. To ci powinno pomóc. Jak tylko wypowiesz Jukka Koppa Makki, staniesz się na sekundę silny jak troll. O właśnie. Chyba domyślasz się, co wtedy trzeba zrobić. Jukka Kop? Sza! Nie marnuj czaru na byle okazję. To brakująca kartka pamiętnika nekromanty. Opisuje czar, utłuszczenie, który ponoć na chwilkę odwraca gabaryty zaklętego nim obiektu. Jukka Koppa Makki! To ja przepraszam. Nic się nie dzieje. No to do roboty. Inicjatywa należy do ciebie.
bohaterze. Szkoda, że czar działa tak krótko. Ciekawe, jak wygląda bez tej maski. Właściwie to w jaki sposób dostaniemy się do piekła? Tylko czekałam na ten moment. Wiedziałam, że na ciebie nie można liczyć. Podsłuchałam co nieco, będąc w niewoli. Po pierwsze, musimy udawać zmarłych. I to dobrze udawać, bo przewoźnik umarłych wyczuwa żywych na kilometr. Musimy mieć także pod językiem obola pieniążek, który rodzina wkłada w usta zmarłego, aby opłacić przewoźnika. To powinno wystarczyć. No to wiem już wszystko. Czeka pani na kogoś? Nie twoja sprawa. Chyba, że to ty przyniosłeś trucizn. Tfu, nic nie mówiłam. Truciznę? Och, nie najlepszy ze mnie spiskowiec, książę. Książę? Na wszystkich bogów! Wyglądasz jakoś inaczej. To my się znamy? Zresztą, nieważne. Co z tą trucizną? Och, to tylko na szczury. Nic poważnego. Żadnych złych zamiarów. Zwykła dezynsekcja. A kto miał ją dostarczyć? Wybacz, książę, ale to tajemnica. A jeśli ja dam ci taką truciznę? Ależ nie kłopocz się, książę. Naprawdę nie ma potrzeby. Posiedzę tu sobie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Słuchaj, ta trucizna może nam się przydać. Może damy tej kobiecie coś zastępczego, a sami poczekamy na tego tajemniczego dostawcę. Coś w tym jest. Chyba nie mam ochoty rozmawiać z tym brutalnym, zawszonym i ordynarnym osiłkiem. Czy nie powiedziałem tego za głośno? Pewno nie odda go dobrowolnie. Muszę wymyślić jakiś podstęp. Słyszeliście, kiedy krasnolud potrafi zdjąć majtki przez głowę? Jak mu przegniją w kroku. Masz coś przeciwko krasnoludom? Zaraz dam ci prawdziwy powód! W porządku. Chyba o to ci chodziło. Wyczuwam wiedźmiński amulet. Co takiego? Więc są jeszcze jacyś. Nie rozpoznałeś naszego znaku. Komu ukradłeś ten amulet? Skąd go masz? Gadaj natychmiast! Właściwie tego nie potrzebuję. Po prostu go znalazłem, ale nie wiem nawet, co to takiego. Jeśli on ma dla ciebie jakieś znaczenie, to weź go sobie. Może zareagowałem zbyt gwałtownie. Od czasów Blaviken jakoś szybko się denerwuje. Jako nagrodę dla znalazcy dam ci jeden z moich eliksirów. Może ci się przyda. Proszę!
Proszę, zostawcie nas samych! Mamy ważne sprawy do omówienia! No więc, ten jest na pryszcze. Coś takiego. I działa. A jaka skuteczność? Robiłem wczoraj maseczkę i dzisiaj mam skórę jak aksam. O, to wspaniale. Nieoceniony wybawca. On pewnie nie ma co do tego wątpliwości. Jest tak zafascynowany lekturą, że żal przerywać. Było nie było, nie miał książki w ręku od 1000 lat. Oto trucizna. Najlepsza z najlepszych. Ależ, książę, to na pewno nie jest żadna trucizna. Jakoś tak dziwnie wygląda. Lepiej chyba poczekam na swojego dostawcę. Ależ to naprawdę znakomita trutka. Mogę udowodnić. Cóż, jak tylko zobaczę to na własne oczy... Leżało niedaleko. Nie mogę tego użyć. No i jak? Rezultat chyba piorunujący. A to tylko łyk trucizny zmieszanej z piwem. Faktycznie, to może wystarczyć do moich celów. Masz silniejszą dawkę? Taką, żeby zabić, powiedzmy, coś wielkości człowieka. Myślałem, to ma być trutka na szczury? Chodzi mi o naprawdę duże szczury. Weź ten kufelek i postaw na dzień na świeżym powietrzu. Piwo wywietrzeje i po kłopocie. Zostanie sama esencja. No, no, no. Thank you.
To chyba woalka trucicielki. Widocznie to znana tutaj kobieta. Wiadomo, że najłatwiej liść schować w lesie. Założyła tę woalkę, mogłabyś udawać naszą tajemniczą znajomą i przejąć truciznę. Nie ściągnę swojej maski za żadne skarby. A chyba dość głupio wyglądałabym ubrana i w maskę, i w woalkę. A propos maski... Cicho, ale zaraz. Masz przecież długie włosy. Wystarczy, że podniesiesz nieco głos i już cię nikt nie pozna. Wiedziałem. Mam, czego chciałaś. Ja też. Tylko jej nie zżałuj. Mała dawka nie jest w pełni skuteczna. Powoduje jedynie zbliżony do śmierci letarg. Żeby zabić, zużyj całą fiolkę. Życzę szybkiego rozwodu. Dobra dziewczynka. Wiem, że nie rozstaliśmy się w przyjaźni, ale wierz mi, że chodzi o bardzo poważną sprawę. Jako ekspert pewnie wiesz coś o obolach. Jeszcze raz się do mnie odezwiesz, a znajdziesz jednego pod swoim językiem. Cio! Przepraszam, czy ma pan może jakieś zbędne obole? Choćby dwa... Może i mam, panienko, ale z nikim się nimi nie będę dzielił. A już na pewno nie z towarzyszką tego cmentarnego rabusia! Okradałeś groby? Skądże znowu? W końcu jestem księciem. I jeszcze kłamca! Jesteś paskudny! Jesteś cmentarną hieną i jesteś oszustem! Wybrałaś sobie świetnego towarzysza, panienko! Won z mojego cmentarza! Muszę być szybszy. Thank you.
widzę w oddali opuszczony stary młyn. Szeroka i dobrze ubita, choć nie równa. Jeżeli będę się w nie wystarczająco mocno i długo wpatrywał, na pewno ruszy. Interesujący otwór, ale trzeba uważać, żeby nie wpaść. Szczur Ratus Major, czy może Ratus Minor? Obojętne. I tak jest tylko małym, owrzodzonym paskudztwem roznoszącym zarazki dżumy. Pajączek, pajączek, bez nóżek i bez rączek. Puste jak głowa Shili. Za niego kilka oboli. Spróbuj sam! Jestem zbyt potężnie zbudowany. Jesteś szczupła i szybka. Przed tobą żaden szczur nie zdoła się schować. Potraktuj to jako komplement. Sobie ubranie. A poza tym nie mam już za plecami zdrajcy, który mnie brutalnie popchnie. Jednym słowem, nie dostaniesz szczura, zanim nie poszerzysz tego otworu. Udało się, ale jeśli wytniesz mi jeszcze raz taki numer, to zaśpiewasz zupełnie innym głosem. Dużo cieńszym, zapewniam cię. Pełno mniej robactwa. To chce placuszka. Zanim mnie zabijesz... 6, 5... Mam dobrą wiadomość. 4, 3... Poczekaj, bo to ważne dla ciebie. 2, 1... Znalazłem ci przyjaciela. Prawdziwego, tłustego, obrzydliwego szczura. 0, -1...
naprawdę... Słowo pogromcy smoków. Chętnie oddam go za 2 obole. Nie ma sprawy. To uczciwa cena. Musimy to zrobić. Do dzieła. Dzięki za pomoc. Pa! Kobiety. Chyba czeka nas rozwiązanie siłowe. Bardzo przepraszam za moją towarzyszkę. Mogę wejść? Halo? Diabełek. Witam, szanownego grzesznika. Służymy miłą, sympatyczną celą grzechów lekkich. Dla postaci bardziej zasłużonych mamy komnatę grzechów ciężkich. Prawdziwa rozkosz to jednak cela dla VIP-ów, ale trzeba na nią sobie zasłużyć. Jakimiż to uczynkami może się szanowny grzesznik pochwalić? Nie płaciłem podatków. W zasadzie to nie grzech, a zasługa. Ale skoro już tu jesteś... Sala grzechów lekkich! Raz! Rozumiem potrzeby ozdobnika, ale dziwny mają gust w tym piekle. I tak dobrze, że nie przybili tu gwoździami czegoś żywego. Mebel dwuosobowy, ale karę odbywa się w samotności. Nuda, samotność, pustka i to tylko kara za grzechy lekkie? Co za licho? Nie wiem, samo jakoś się tak porobiło. Czy aby na pewno szanowny klient jest... martwy? O tak, samobójca.
No to pewnie źle zaklasyfikowałem grzechy. Bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że to się więcej nie powtórzy. Może spróbujemy jeszcze raz? Do czego to doszliśmy a propos grzechów? Płaciłem podatki. Głupota! To grzech ciężki. Sala czeka. Starzeje się diabeł. Może spróbujemy jeszcze raz? Do czego to doszliśmy a propos grzechów? Pobierałem podatki. Cudownie! Esencja zła. Krystaliczna postać grzechu. Specjalna sala dla VIP-ów. Wygląda na mięciutkie i przytulne. W rzeczywistości jest zimne i twarde. Wystarczy. Życzymy przyjemnej podróży. Wirtualna sala grzechów lekkich. Wirtualna sala tylko dla VIP-ów. Jest jeszcze dopisek wersja beta. Wirtualna sala grzechów ciężkich. Od razu cieplej. Lepsza taka wentylacja niż żadna. Ha! Znowu! Ciebie jeszcze nie dorwali? Nie dorwali i nie dorwą. Trzeba mieć trochę oleju w głowie, a nie tylko pewność siebie. O nie, mój drogi. Myślisz, że się przed tobą ukorzę? Ale jesteś silny i mądry, mój ty bohaterze. Mów dalej, dobrze ci idzie. Tym razem znowu nie potrzebuję twojej pomocy. Poradzę sobie sama. Cóż, ponoć do 3 razy sztuka. Posiedzisz chwilę, to zmienisz zdanie. Co 2 rogi, to nie jeden. Bardzo przepraszam, czego panowie pilnujecie? Niczego, jak widać. To po co tu stoicie? Tak, ćwiczymy sobie wartę. Jakoś nie wierzę. Diabłom nikt nie wierzy. Taki już nasz los. No to może mnie przepuścicie? Niestety.
Ha, więc jednak pilnujecie czegoś. Właśnie się zaczynam zastanawiać, dlaczego nie masz ogona. I różków jakoś nie widać. Pozwólcie, że się przedstawię. Asmodeusz Balla Zebuba. Jednostka do zadań piekielnie piekielnych. Nasza specjalność to charakteryzacja. Muszę przyznać, że wykonujecie swoje obowiązki idealnie. Trzymać tak dalej, chłopaki. No ja już sobie pójdę. Model najwyraźniej symbolizujący niegrzeczne dzieci i krasnoludy. Mogę to pożyczyć na chwilę? Nie ma to jak wyciągnąć się na łóżku, co? Przeciągnąć. Widać na nich lata intensywnej pracy. Dla dobra ludzkości rzecz jasna. Wstęp tylko dla diabłów i zmarłych. Obsługujemy tylko jedną parę naraz. Przed wejściem należy przygotować listę grzechów. Czasami nadgorliwość może popsuć najlepsze plany. Thank you.
Nareszcie. O, teraz ja to powiedziałem. Teraz powłoka jest czarna jak smoła. Różki wieńczą dzieło. Na pewno się uda. Muszę przejść. Ważna sprawa. Ki diabeł? No właśnie, jako diabeł mam chyba prawo wstępu. Coś ty jakiś taki dziwny. Różek złamany, ogona nie ma. Choć capisz nie wąsko. Ten róg smok mi odgryzł. Oj, kręcisz, kolego. Nawet magiczne kule ogniste nie są w stanie skruszyć rogu. Ale to był strasznie silny smok. Musiałby mieć sztuczną szczękę z żelaza, aby naruszyć róg. Poza tym, smocze zęby są dużo większe. Jakim cudem zdołały dziabnąć tak mały róg? No, smok był silny, ale malutki. To chyba smoczek, a nie smok. Nie podoba mi się twoja historia. Ogon straciłem przez pewnego nekromantę. Odciął? Nie, wezwał mnie do pentagramu, a potem podstępem przybił ogon do podłogi i odesłał mnie z powrotem. Ja wróciłem, a ogon został. A dlaczego go nie zagryzłeś, kiedy przybijał ci ogon? Przecież musiał przekroczyć linię pentagramu. Miałem chwilę dystrakcji, ale poza tym zrobił to szybko. To był bardzo szybki nekromanta. No tak, śmierdzę jak nikt. Ale nie czuję ani strawionego robactwa, ani zakrzepłego guana, ani nawet zgnilizny moralnej. Bo właśnie wpadłem do wody, przypadkiem poślizgnąłem się. Coś suchy jesteś jak na kogoś, kto właśnie wpadł do wody. Mam gorączkę i szybko schnę do rodziny. Coś mi fałszem zalatuje ta twoja opowieść. Czy musicie być takimi formalistami? Lucyfer kazał pilnować, to pilnujemy. Szef też ma prawo odpocząć od polityki. Tylko ważne sprawy, powiedział. Ja mam bardzo ważną sprawę. Tam! Każdy tak mówi. A ostatnio jakoś dużo tu się kręci podejrzanych typów. Poza tym, coś mi się w tobie nie podoba. Sam nie wiem co, ale jakiś taki jesteś, czy ja wiem. Choć z drugiej strony przyjmują teraz byle kogo. Ani piekielnego wyglądu, ani demonicznego zapału, ani lucyferycznego zaangażowania. Diabli tam! Słuchaj, może ty i jesteś diabeł, ale jeśli coś kręcisz, to Lucyfer zrobi nas w anioła. Wróć, jak dorośniesz. Ominąć tych dwóch strażników niedaleko? A jak myślisz, dlaczego tu jestem? Walczyłam jak mogłam. Nawet zdołałam kopnąć jednego w... no wiesz... O, chłopie... Ale miał diabelnie twarde i chyba tylko posiniaczyłam sobie stopę. Potem drugi mnie ogłuszył. Następne, co pamiętam, to ta cela.
No tak, mnie nie złapali, ale nawet przebranie za diabła nie pomogło. A to dlaczego? Brak mi najwyraźniej siły przekonywania. Posłuchaj mnie teraz uważnie, choć to, co powiem, może cię zdziwi. Słucham, słucham. Po pierwsze, bardzo cię przepraszam za wszystko. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Choć na takiego nie wyglądasz, to jednak wychodzisz z kłopotów obronną ręką. Ja natomiast wciąż się w nie pakuję. Byłam niesprawiedliwa i nieuprzejma i to się więcej nie powtórzy. Słowo. Słowo honoru? Słowo honoru. A teraz po drugie. Musisz dostać się do więzienia. O nic nie pytaj, zaufaj mi, w końcu mam w tym interes, żeby się stąd wydostać. Idź i daj się zaaresztować. Sposób znasz. O mój Boże! Tylko nie to! A oto plan. Zauważyłam, że już jacyś więźniowie przed nami starali się stąd uciec. Jeden z tych olbrzymich kamieni, z których wymurowano ściany, jest naruszony. Kiedy się w niego wali podeszwą, to słychać inny dźwięk. Mam nadzieję, że dasz radę go wyciągnąć. To chyba bułka z masłem dla takiego rosłego chłopca. Wyczuwam ironię. Zaraz, zaraz. Czy przypadkiem całe te twoje przeprosiny nie były tylko po to, żeby mnie tu ściągnąć? Żebym odwalił czarną robotę? A co to za różnica? Lepiej weź się za kamień. Szkoda czasu. Nie mogę tego użyć. Chyba nie potrzebujesz pomocy słabej kobiety. Żyłki pękają? Chyba nie był dobry pomysł. Proszę, bardzo, gotowy. W porządku, jesteśmy uratowani. Zaraz nas stąd magicznie przeniesie do rozdzielni. Magiczna moc przenosząca zgłupiała. Pewnie dlatego, że w celi jest aż dwoje ludzi i nie wie, kogo odesłać. No to co teraz? Może gdybyśmy udawali jednego człowieka, to by pomogło. Na przykład gdybyśmy się mocno przytulili. Chyba oszalałeś. Ale zdaje się, że nie mam wyjścia. Zacisnę zęby i może to jakoś przetrzymam. Chyba nie działa. Poczekajmy jeszcze chwilkę. Puść mnie! Jeszcze sekundkę. Puść mnie do diabła!
Jaka szkoda. Zaraz, ja mogę przebrać się za diabła, ale ciebie w tej masce natychmiast rozpoznają. Cóż, w końcu i tak musiałabym pokazać swą twarz Lucyferowi. Skoro jesteśmy już tak blisko celu... Nic nie rozumiem. Jesteś śliczna. Jesteś... śliczna! Jesteś... śliczna! Właśnie dlatego ją nosiłam. Jestem córką króla z południa. Na imię mi Szandria. Przypuszczam, że tatko mnie od dawna poszukuje. Każdy rozpoznałby moją twarz bez trudu. A ja chciałam mścić się sama. Nie jestem już taką małą dziewczynką, za jaką mnie tatko uważa. To na pewno. To znowu ty? A co to za piękna dziewoja ci towarzyszy, mój przyjacielu? Teraz to przyjacielu. Ta grzesznica twierdzi, że przed przydzieleniem do celi musi koniecznie porozmawiać z Lucyferem. Mówi, iż ma niezwykle pilną sprawę. Jacy silni strażnicy! Jak tylko rzucę okiem na Lucyfera, chętnie z wami dłużej porozmawiam. Pamiętajcie, trafiłam do piekła za wyjątkowo nieprzystojne rzeczy. Ależ proszę, proszę, żaden problem. Lucyfer będzie zachwycony. Czekamy, dziecinko, na nagrodę. Chyba jakaś tajna broń piekła w walce z niebem. Może ma zakłócić brzmienie anielskich chórów? Lucyfer. Wygląda może nie tak przerażająco, ale... ci, którzy go zlekceważyli, zostali tu pewnie na zawsze. Na godziny długie jak miesiące, miesiące długie jak lata, i tak dalej. Lucyferze! To świństwo! Chcemy zemsty! Halo? Co? Co mówicie? Opowiedzcie wszystko jeszcze raz. To właśnie on! On! Ten sam demon był przyczyną naszych nieszczęść. Poznaję go, a my mamy więcej wspólnego niż myślałam. Tak, mój panie. Jesteś najbardziej nikczemnym, zuchwałym i zepsutym diabłem w ostatnich latach. Przebijasz nawet Belzebuba. Wszystko dla twojej chwały, mój panie. Mówiłem, że moje nowoczesne metody przyniosą rezultat i dotrzymuję słowa. Zasady są po to, by je łamać. Postęp musi skruszyć zmurszałe i przestarzałe prawo. I za to należy ci się nagroda, a tym dwóm idiotom jakaś specjalna kara. Może małe przypalanko, może... Thank you.
drugiej jednak strony nie można tolerować narobionych przez ciebie kłopotów i tego, że do piekła dostali się zwykli śmiertelnicy, a ten na górze znowu mnie upokarza. Jeśli nie odkręcisz tego w 5 sekund, ja odkręcę ci łeb, a potem spokojnie porozmawiamy sobie o łamaniu, kruszeniu i wypalaniu. I to będzie długa rozmowa. Gdyby nie ja, cała ta historia skończyłaby się jakąś straszną tragedią. Jak zwykle przeszedłem do pieśni i legendy, co nawiasem mówiąc staje się już nieco nużące. Kłopotliwy demon też przeszedł do legendy, a raczej do piekielnych opowieści o okrucieństwie Lucyfera i karach, jakie spotykają nieposłusznych podwładnych. Ostatnio naszego demona widziano, jak występował w roli głównego testera wyjątkowo wymyślnego koła tortur. Zabawne, prawda? Opowiedzmy po kolei o bohaterach naszej historii. Galador wrócił do dawnego ciała i nieoczekiwanie ta jego nowa wersja spodobała się pięknej Szandrii. Kobiety są nieobliczalne. A ta kobieta jest szczególnie nieobliczalna. Miejmy nadzieję, że nie weźmie naszego bohatera pod swój uroczy pantofelek. Choć znając ją i jego, nie jest to wykluczone. W zasadzie mogę się nawet założyć o beczkę piwa. Grabarz z cmentarzyska koło zamku Garahan do dzisiaj gorąco przyjaźni się ze swoim szczurem i nazywa go swoim najdroższym przyjacielem. Podobno nauczył go nawet mówić komplementy. Choć w to już nie chce mi się wierzyć. Czarodziej z miasteczka nigdy już nie potrafił stworzyć homunkulusa. Może zadziałała tu jakaś magia? I załamany wyruszył szukać swego duchowego mistrza i przewodnika. Prędzej czy później trafi do mnie. Historia Barda i jego żony zakończyła się nad wyraz szczęśliwie. W niej zakochał się bogaty kupiec z południa, który szybko zmarł, zostawiając jej cały majątek. W nim najmłodsza i najpiękniejsza córka nieprzyzwoicie bogatego kasztelana. Oboje są bardzo szczęśliwi. Cały dwór Garahan przyjął z ulgą i radością swojego księcia i pana, który odzyskał ciało będące jego powodem dumy. Podobno po wypuszczeniu w piekle książę postanowił w najbliższym czasie się ożenić, ale ma kłopoty z wyborem pośród 10 kandydatek. Zamczysko Fjord zamieniono w skansen. Stoją tam teraz wypchane wampiry, a na ścianach wiszą przerażające ryciny, kołki, pęta czosnku, krzyże i wiele innych eksponatów. Kiedy pan Słońce znajduje trochę czasu, unosi się nad zamkiem Fjord i wygłasza referat zatytułowany o pomyślnym działaniu palenia wampirów na reumatyzm i dobre samopoczucie. Pustelnik opuścił swoją chałupkę i postanowił zamieszkać w młynie, tłumacząc wszystkim, że koło młyńskie hipnotyzuje lepiej niż jakiekolwiek ziele, a zepsuta mąka i mrówki są i tak o wiele lepsze niż jego poprzednia dieta. Do dziś nie wiadomo, kim była kobieta w walce. Ale jeden z mieszkańców miasteczka cierpiał na straszną niestrawność przez ponad 2 miesiące.
szczęśliwy krasnolud, naiwnie myślący, że w mózgu pomieszało mu się od nadmiaru piwa, co jest przecież oczywistą brednią, bo piwo jest zbawiennym i uzdrawiającym likworem, zdecydował rozpocząć nowe życie. A ja... Cóż... Nigdy nie potrafiłem usiedzieć w jednym miejscu. Być może poszukam dróg w czasie i przestrzeni, aby rozwiązać zagadkę mojej śmierci. Bo nie wiem, czy wiecie, że zginąłem w sposób niezwykle... Ale... Dość o tym. Szczerze mówiąc, strasznie zaschło mi w ustach. Jeżeli kiedyś zobaczycie mnie w karczmie, nie wahajcie się przysiąść, zwłaszcza jak jesteście piękną blondynką. Jeżeli usłyszycie pieśń o mnie, nie wahajcie się przyłączyć do chóru. O mnie powstają tylko piękne pieśni. Pamiętasz, ile razy wyciągałem cię z opresji? Pamiętam i już ci dziękowałam. A pamiętasz, jak byliśmy przytuleni w jednej z tych komnat w piekle? Pamiętam. Coś nawet zacząłeś mówić. Bałam się nawet przez chwilę, że mnie pocałujesz. Bałaś się? Jak to bałaś się? Och, jesteś taki głupiutki. Rozumiem. No, ale może jeszcze będą z ciebie ludzie.